Ten tydzień to wielkie święto osób z dysfunkcją słuchu, którego zwieńczeniem będzie przypadający w niedzielę Międzynarodowy Dzień Głuchych. Zwykle nawet w naszych programach o osobach niesłyszących wypowiadają się słyszący. Dlatego dziś postanowiliśmy oddać głos tym, którzy na co dzień żyją w świecie ciszy. Uważam, że Dzień Głuchych jest bardzo ważnym dniem, dlatego że pokazujemy społeczeństwu, że my, głusi, jesteśmy. Że my też mamy swoją kulturę, swój język i że chcemy być otwarci na innych. Żeby inni się nie bali nas, że my tak naprawdę nie jesteśmy inni. Jesteśmy takimi samymi ludźmi. I w tym tygodniu chcielibyśmy pokazać, że głusi również mają swoje prawa: prawa ludzkie do języka migowego, do tłumaczy. Tak, żebyśmy mogli żyć tak samo jak słyszący, bez barier. Dzień głuchego jest dla mnie najważniejszym dniem, ponieważ od urodzenia posługuję się właśnie polskim językiem migowym. Moi rodzice są słyszący. Ja urodziłam się jako osoba głucha. Mama starała się uczyć języka migowego, chodziła na kursy, bo chciała nawiązać ze mną komunikację. Jestem jej za to ogromnie wdzięczna, bo dzięki temu mogę się z nią swobodnie porozumiewać. Cześć, moi rodzice to osoby niesłyszące, także ja jestem głucha i posługuję się polskim językiem migowym. Z pewnością słyszący mają łatwiej, bo mogą rozmawiać, a głusi mogą porozumiewać się tylko ze sobą. Słyszącym jest wygodnie, bo mogą rozmawiać, głusi mają problemy. Na przykład, jeśli ja ściągnę aparaty słuchowe i je schowam. Wtedy nie słyszę nic. Aparat słuchowy daje mi to, że ja słyszę część dźwięków, ale nie zawsze mogę je zrozumieć. Niektórzy myślą, że aparaty czy implanty dają nam pełny słuch, a to nieprawda. My odczytujemy mowę z ruchu ust. Ale jest to dla nas ogromna trudność. Na przykład, jeśli ktoś ma wąsy czy brodę, lub jeśli ktoś inaczej artykułuje. Podobnie jest przez aplikacje telefoniczne. Jest wiele sposobów, żeby się z nami porozumiewać. Na przykład za pomocą kartki i długopisu. Możecie do nas dołączyć nie bójcie się. Język migowy nie jest trudny. Można się z nami komunikować. My jesteśmy na to otwarci. Słyszący, nie bójcie się. Możecie dołączyć do głuchych, do świata ciszy. Możecie nauczyć się języka migowego. Wystarczy chcieć, mieć trochę zainteresowania, jak my żyjemy, jak wygląda nasze życie codzienne, i wtedy będziemy wszyscy razem, a nie osobno. W naszym spotkaniu z przedstawicielami środowiska osób niesłyszących brała udział także dyrektor specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, która za naszym pośrednictwem złożyła życzenia wszystkim głuchym z okazji ich święta.